Przejdźmy do początków, gdzie historia się układa. Szósty wiek, wzgórze czwartek powstała pierwsza osada. Grodzisko, wzgórze zamkowe, wszystko się rozwija. Aż do XIII wieku pierwsza obrona Lublina. Kolejne najazdy Tatarów i Litwinów, Rusinów. Lublin pełen zgliszczy i dymu. Gdy minęły te złe czasy, ludzi przybywało więcej. Łokietek w XIV wieku nadał prawa miejskie. Kolejne najazdy, liczne walki wygrane. Budujemy krakowską bramę i lubelski zamek. Przybywa wielu kupców coraz dalej od ubóstwa. W XV wieku Lublin jest stolicą województwa. Potem wielki pożar niszczy domy i kościoły. Unia Lubelska, Polska, Litwa kończą spory. Król Stefan Batory tworzy Trybunał Koronny. Powstają liczne dwory, okres spokojny, bez wojny. Kozi Gród, opowieść prawdziwa. Jedno z najstarszych miast w Polsce historią zadziwia. Liczne wojny, pożary, choroby miasto niszczyły. To Lublin, miejsce niewyobrażalnej siły. Kozi Gród, opowieść prawdziwa. Jedno z najstarszych miast w Polsce historią zadziwia. Liczne wojny, pożary, choroby miasto niszczyły. To Lublin, miejsce niewyobrażalnej siły. Wiek XVI, złote czasy, Lublin wschodniej Polski duma. Do momentu, kiedy rozwój zahamuje groźna dżuma. Kolejne pożary, najazd ruski z kozakami. Rok później potop szwedzki, Lublin świecił pustkami. Bogaci uciekają, ci co zostają próbują budować miasto od nowa, lecz znowu je plądrują. Trzeci rozbiór kraju w austriackim zaborze. Wygrana poniatowskiego na chwilę pomoże. Od księstwa warszawskiego do królestwa Polski brzmi to bardzo pięknie. Tylko rządzi tu car Rosji, wszyscy mają tego dosyć. Spontaniczny krok męstwa, wynikiem dwa powstania leżą obydwu klęska. Mimo ciężkich czasów gospodarka rusza od nowa, miasto zmienia swój kształt. Jest nowa linia kolejowa, muzea, szkoły, teatry, cukrownia i browar. Chwilę później wybucha pierwsza wojna światowa. Kozi Gród, opowieść prawdziwa. Jedno z najstarszych miast w Polsce historią zadziwia. Liczne wojny, pożary, choroby miasto niszczyły. To Lublin, miejsce niewyobrażalnej siły. Kozi Gród, opowieść prawdziwa. Jedno z najstarszych miast w Polsce historią zadziwia. Liczne wojny, pożary, choroby miasto niszczyły. To Lublin, miejsce niewyobrażalnej siły. Po wojnie wojska rosyjskie wyjeżdżają stąd. Przez chwilę Lublin jest stolicą, powstał tymczasowy rząd. Zatwierdzono herb Lublina, coraz dalej od kłopotów. Jest fabryka ciężarówek i wytwórnia samolotów. Pierwsze dni Lublina w czerwcu, w 39, lecz we wrześniu zaraz niszczą wszystko hitlerowskie bomby. Lublin dzielnie się bronił, aż przez 17 dni znowu wszystko poszło w pył, upłynęło sporo krwi. Egzekucje na zamku, w lasach, w domu pod zegarem. Żydowskie getto na Starym Mieście i Majdanek. Straty nie do opisania, ale i to w końcu minie. Wielka nadzieja w Lublinie, kapitulacja w Berlinie. Wrócił orzeł, lecz bez korony i sztandar czerwony. W zamku dalej lecą głowy bohaterów narodowych. Dla miasta odbudowa i akcja propagandowa. Represja surowa, czytaj Polska Ludowa. Kozi Gród, opowieść prawdziwa. Jedno z najstarszych miast w Polsce historią zadziwia. Liczne wojny, pożary, choroby miasto niszczyły. To Lublin, miejsce niewyobrażalnej siły. Kozi Gród, opowieść prawdziwa. Jedno z najstarszych miast w Polsce historią zadziwia. Liczne wojny, pożary, choroby miasto niszczyły. To Lublin, miejsce niewyobrażalnej siły. NKWD wciąż dawało się we znaki, lecz nie poddawali się odważne młode chłopaki. Zapora Orli Kusko, nie odkładali broni. Sporo z nich rozstrzelano albo wzięto do niewoli. W katedrze cud lubelski, Matka Boska płacze. Setki wiernych przez te słowa zamykana jest przez władzę. Manifestacja studencka, w gazetach te same bajki. W 80 roku w Lublinie wybuchy strajki. Za chwilę stan wojenny, na kartki żarcie ślugi. W 87 przyjeżdża Jan Paweł II. Pierwsze wolne wybory, zacznie się żywot ludzki. Na litewskim placu pomnik ruski zajmuje Piłsudski. Nazwy zmieniają ulice, odnawiają kamienice. Znów powoli miasto rośnie w siłę i widać różnicę. Lublin jest dowodem, że odwaga wygrała znów. I jestem bardzo dumny, że się urodziłem tu. Kozi Gród, opowieść prawdziwa. Jedno z najstarszych miast w Polsce historią zadziwia. Liczne wojny, pożary, choroby miasto niszczyły. To Lublin, miejsce niewyobrażalnej siły. Kozi Gród, opowieść prawdziwa. Jedno z najstarszych miast w Polsce historią zadziwia. Liczne wojny, pożary, choroby miasto niszczyły. To Lublin, miejsce niewyobrażalnej siły.